Witam Was w kolejnym odcinku Steftej. Dzisiaj pokażę Wam top 5 najlepszych kompozycji do grania w patchu 10.8. Ten patch przyniósł nam kilka nowych światów, zmiany w itemach, zmiany w cechach, a ja postaram się pokazać, co może być najlepsze, albo co tak naprawdę jest najlepsze, biorąc pod uwagę graczy z czołówki, którzy grają te buildy. Na sam początek mamy oczywiście klasyczny build w postaci Star Guardian Sorcerer. Build wielu z Wam już doskonale znany. W tym patchu jest troszeczkę lepszy przez to, że inne cechy dostały lekkie nerfy, a ten build po prostu nigdy nie był taki zły. Zmienili też damage, który się zbiera, tak więc nie wiem dokładnie, czy dostaniecie mniej czy więcej damage'u. Myślę, że dostaniecie troszkę mniej w early, tak więc możecie do 7 levela przegrywać te rundy. Co jest najważniejsze w tym buildzie, to to, żeby mieć jak największą ilość łezek, czyli musicie zebrać te łezki z karuzeli, a żeby to zrobić na początku musicie przegrać kilka rund, żeby mieć priorytet na karuzeli. Jak już macie te łezki, to zamieniacie je w serafy, na syndrę i do tego dodajecie ich Guardian Angela. Gdyby coś tam się stało, jakoś nieszczęśliwy ult, żeby ona padła, to zawsze sobie w stanie jeszcze raz tego ulta odpali. Na trzeci poziom chcecie wrzucić Niko, chcecie wrzucić Ari i chcecie wrzucić właśnie syndrę. To są te postacie, które chcecie wrzucić na trzeci poziom, bo są to postacie kierujące. Jeżeli Wam wleci Anka na trzeci poziom, to też bardzo fajnie, bo jest jakiś tam dodatkowy frontline. Na tą Niko możecie dać Morello, wiadomo, i reszta itemów, to już jak tam Wam wyleci, to sobie rzucajcie. Ale to jest bardzo prosty build, wybijacie siódmy poziom jak najszybciej i później rolujecie nadwyżkę z 50 golda, żeby mieć właśnie te kluczowe postacie na trzecim poziomie. Banalnie proste, stestujcie sobie na normalu, czy też na rankedzie. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie działa, tylko skautujcie, żeby za dużo osób to nie szło, bo wtedy nie znajdziecie syndry na trzeci poziom. Następny build jest troszkę inny, troszkę dziwny. Dla początkujących graczy bym go nie polecał, ale wygląda on w następujący sposób. Rerolujecie na szóstym poziomie tym razem postacie pod rebeli. Tymi postaciami będzie Master Yi, Yasuo, Sona, Blitzcrank oraz Shen. Wszystkie te postacie są mega potrzebne w tym buildzie. Najlepiej jakby wszystkie były na trzecim poziomie, ale wiadomo, różnie to bywa. Gdy już macie wszystkie te postacie albo większość tych postaci na trzecim poziomie, to chcecie iść już w ósmy poziom jak najszybciej, żeby dorzucić czterech mystików. Jeżeli chodzi o itemki, to też są one banalnie proste do złożenia, bo na Yasuo składamy sobie dwa razy Hand of Justice i do tego dokładamy Guardian Angela, taka sama przyczyna jak przy Syndrze, a na Mastera i możemy sobie dać już troszkę inne itemki. Quicksilver o dziwo jest bardzo fajny, żeby on tych cecków nie dostawał i mógł używać swojego ultimate'a, do tego możemy mu dać Thornmail'a i żeby on szybciej bił tym dodatkowym atakiem, to możemy dać Ginso, możemy dać Rapid Fire'a. Myślę, że Ginso działa troszeczkę lepiej. I tak naprawdę bardzo prosty build, wbijacie szósty poziom i na szóstym rerolujecie nadwyżkę, żeby znaleźć te postacie na trzeci poziom. Jeżeli chodzi o itemizację, nie wiem jak to się po polsku mówi, jeżeli chodzi o itemki, to rękawice, czyli tą z krytykami, bierzecie sobie na pierwszej karuzeli, gdy jest tylko możliwość, bo jest to bardzo przydatny item na Yasuo, czyli to Hand of Justice, chcecie złożyć, to są te kluczowe itemki w tym buildzie. Kolejny build też już powinien być wszystkim znany, jest to Mech Pilot Infiltrator. Banalnie prosty build do złożenia, możecie go rolować na szóstym poziomie, możecie go rolować na siódmym poziomie. Każdy będzie i tak bardzo dobrze działał, żeby wygrać gierkę. Jeżeli chodzi o postacie, które chcecie mieć na planszy, to wiadomo, jest to Kai'Sa, Shaco oraz Kha'Zix. Na frontline macie tych mech pilotów, trzech, ich więcej nie ma. Echo możecie wrzucić na Kha'Zixa, ale to w late game'owych stage'ach, bo na początku go nie dostaniecie. Na szóstym levelu rerolujecie jak najwięcej, żeby zdobyć Shaco na trzeci poziom, Kai'Sa na trzeci poziom, wiadomo. Kluczowe postacie, które zadają tutaj obrażenia. Niestety Shaco jest po nerfach, Mech Pilot jest po lekkich buffach w early, po nerfach w lejcie, czyli ten build nie jest już tak dobry jak kiedyś był, ale wiadomo, jeżeli nikt inny nie będzie szedł w tego builda, to jak najbardziej będzie on się sprawdzał w praktyce, bo po prostu będziecie zadawać te krytyczne obrażenia w postaci Shaco i zabijecie tym sposobem przeciwników bardzo szybko. Jeżeli chodzi o itemki, to wiadomo, Blood Tister, żeby ten Shaco nam się leczył, do tego dajemy mu Infinity Edge'a i jeszcze na trzeci itemek Guardian Angela,
czyli ten mega defensywny item. Na Kajsę rzucamy Morello i reszta itemków już jest w sumie jak tam wam wypadnie. Najlepszymi itemkami byłyby Seraph, żeby ta Kajsa jak najszybciej się odpalała, a do tego Demolitionist, żeby ona też często stunowała wraz z Ramblem, bo Demolitionist daje nam stuna na 1,5 sekundy, ona wskakuje, odpala się w kilka osób i te kilka osób jest zastunowane. Na frontlane mamy bardzo fajny frontline. Jeżeli gracie na przeciwnika, który jest bardzo ustawiony z przodu, to tą Kajsę też możecie dać bliżej, żeby ona zestunowała od razu frontline. Zależy na kogo gracie. Standardowe ustawienie natomiast będzie wyglądało w ten sposób i to była trzecia kompozycja, która bardzo dobrze sprawdzi się w tym patchu. Czwarta kompozycja jest troszkę mniej intuicyjna, bo jest ona mieszanką wielu, naprawdę wielu cech, tak więc skupcie się. Ja tego builda jeszcze nie miałem okazji zagrać, ale mam nadzieję, że jak najszybciej go sobie przetestuję. Generalnie gramy, ten build się nazywa Kayle i Przyjaciele, czyli składamy jak najwięcej cech, które wspomogą naszą Kayle, żeby wygrać grę. Stawiamy sobie Cho'Gatha na frontlane, żeby mieć jakieś te ceceki oraz mocnego tanka na tym frontlane. Tutaj mamy Blitzcranka, żeby mieć też Chrono. Stawiamy sobie Irelię, żeby mieć Blade Masterów. Stawiamy sobie Ezreala, żeby mieć Chrono oraz Brawlera. Do tego dajemy Miss Fortune, żeby mieć Brawlera, Walkirię oraz Blastera. Do tego dajemy sobie Thresha, żeby mieć Mana Rivera oraz 4 Chrono. I ten build mniej więcej tak wygląda, gdy jest kompletny. Jeżeli chodzi o itemki na Kayle, to ona akurat może przyjąć całkiem sporą ilość tych itemków. Ja preferuję Rapid Fire Cannon oraz Ginzo wraz z Guardian Angelem, bo jej damage jest wystarczająco mocny w standardzie, tak więc wzmacnianie jej atak speedu drastycznie zwiększy jej obrażenia. Tych cech jest naprawdę multum po lewej stronie, macie je wszystkie pokazane, więc takie itemki wam polecam sobie składać i ten build przetestować, bo Kayle jest naprawdę mega silną jednostką samą w sobie i wspieranie jej postaciami, które dają jej attack speedu, są mocne na frontlane'ie, bardzo dobrze mogą się tutaj sprawdzić. Itemki, które możecie jeszcze dać, jak będziecie ich mieli nadmiar, wiadomo, na trzech itemkach gra się nie kończy, to są łezki, które chcecie wrzucić na Miss Fortune. Jej też możecie dać QSS-a, żeby jej nikt tego ulta nie przerwał i do tego możecie dać jej jeszcze Seraph'a albo Morello, zależy co tam macie. Te dwie itemki bardzo fajnie się będą sprawdzały i to jest czwarty build, który polecam wam sobie przetestować w patchu 10.8. Piątym i ostatnim buildem, który wam dzisiaj pokażę, jest to 6 Darkstarów z Jhinem, czyli ten klasyczny, mega mocny build, który chcemy sobie zagrać głównie pod Jhina. Gdy już mamy 6 Darkstarów na bordzie, to chcemy sobie dorzucać po kolei Lulu, żeby mieć Mystików, do tego wiadomo musimy mieć Ash, żeby mieć Snajperów oraz Celestiali. Jeżeli chodzi o ten build, to musicie mieć jak najszybciej poziom 8, żeby ten build się sprawdzał w rzeczywistości. Itemki na Jhina są niesamowicie ważne, jeżeli nie macie dobrych itemków na Jhina, to nie polecam iść w ten build, bo się zawiedziecie. Darkstary możecie frontlane'ować, jeżeli macie je na niskim levelu, żeby te Darkstary z tyłu więcej biły w postaci Jhina. Jhina wiadomo ustawiacie standardowo, czyli druga kratka od lewej zaraz przy karmie, żeby karma zbufowała wam Jhina, ale gdyby był Blitzcrank w przeciwnej drużynie, do tego Blitzcranka ten Blitzcrank wciągnie karmę, a nie waszego Jhina. Spear of Soji na Lulu też całkiem fajnie działa, a na Shaco możemy dać Sparring Gloves, żeby miał on możliwość zyskania sobie jakichś tam innych itemów. Wiadomo, jeżeli macie duży nadmiar BF-ów, to Infinity Edge Blue Tister też będzie fajnie działał, ale Sparring Gloves będzie tutaj dobrym wyborem. Na frontlane mamy niestety tylko Mordekaisera i Jarvana. Jeżeli uda wam się bić 9 level, to polecam dodać jakiś frontlane. Jeżeli nie, to Lux też tam gdzieś możecie z przodu ustawić, żeby ona przez chociaż chwilkę przytankowała wam przeciwnika. Warto jeszcze tutaj wspomnieć o jednym buildzie. Wiem, że miało być to top 5, ale szóstym buildem są cyborgi. Cyborgi są po lekkim nerfie, ale jest to build, który warto sobie zagrać, jeżeli wam po prostu dobrze idzie, bo na początku dostajecie Fiore, Leone oraz Vi, albo Luciana zamiast Vi, tak naprawdę, i macie już trzech cyborgów. Wtedy możecie wygrać early game'a, no i przydałoby się jakieś przejście. To przejście wygląda w taki sposób, że idziecie w 6 cyborgów, szybko levelując 8 poziom, rzucając itemki na Irelia. Te itemki wyglądają w taki sposób, że rzucacie dwa razy Infinity Edge'a oraz Guardian's Angela. Na swojego eko wrzucacie Rabadona.
I generalnie tak to wygląda, bardzo prosty sposób, 6 cyborgów, do tego możecie jeszcze dorzucić Kaylee oraz Thresha, wtedy zdobędziecie kolejne synergie w postaci Blademastera oraz Mana Rivera z Chrono. Chociaż Chrono chyba nie, Chrono tutaj nie będzie, tylko Mana River. Jeżeli chodzi o itemki, które jeszcze tam możecie gdzieś dodać, to fajnie jest dodać na Lucianie Red Buffa. Oraz jeżeli macie możliwość, a z tym buildem raczej powinniście mieć możliwość, bo powinniście zdominować early game i w late game mieć często 9 poziom, to dodajcie sobie Miss Fortune. Ta Miss Fortune pozwoli wam jeszcze mieć Blastera oraz Walkirię, czyli znaczny wzrost damage'u dla waszej drużyny. I jak, jeżeli macie jakieś itemki, które dają wam attack speed, to wiadomo, lądują one na Kayle, czyli Ginso, Rapid Fire Cannon, wszystkie te itemki Kayle bardzo fajnie przyjmie i zrobi z nich użytek. I to by było na tyle. Chciałem o tym buildzie wspomnieć, bo myślę, że jest on wystarczająco dobry, żeby znaleźć się na top 5 liście, ale musiałem jakiś build odrzucić, to tylko o nim wspomniałem. Jeżeli wam się taki filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, napiszcie komentarz, co jeszcze chcecie zobaczyć. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.